są, dobra, oddajemy, wyślę go, odetę, odetnie, przyjmiemy na własność gminy i możemy zająć się przygotowaniem, zgłoszeniem robót, zabezpieczeniem środków, czy to z funduszu, funduszu ochrony gruntów rolnych, no bo wiecie, że większość, że te drogi, które remontujemy, to remontujemy z dofinansowania. Tylko, że tamta, przepraszam, że się włączę, ale tamta budowa tamtej drogi było Zbyszka będzie wymagało przeprowadzenie wody jeszcze bardziej przez te trzy domy, które są po drugiej stronie. Bo wiecie dobrze, że jak było 2010, to wyciągnęli wszystko to od Zbyluta i od samych gór na placach, nawet wyżej. I tam ja proponowałem kiedyś, żeby zrobić taki olbrzymi przez mój teren. No, tak, znaczy ale mój teren puściłem tam kanalizację, bo się nikt nie zgodził więcej i dałem wodę. Więc proszę bardzo, jeszcze gdzie tam to można zrobić? Ale tam jest, no to pójdźmy przez sąsiada. Tylko jest problem taki, że przy tej powodzi, jaka była w 2010 roku, to ona by się była i tak, bo ten pomysł był już 15 lat. Było 70 cm błota. Co? Tak. Ja pamiętam, bo przecież byłem u was od razu w tym samym dniu, południe. Tam była tragedia. No teraz akurat te ostatnie 7 lat jest spokój, ale nie wiadomo. Ale wszyscy dróg klejemy, bo z góry jak płynie rzeka i niesie takie i kamienie i wszystko i patyki. Teraz tak, jeżeli będzie ta droga, tak jak mówi pani burmistrz, że wyrażą zgodę i wyasfaltujemy, to spływ wód będzie bez błota, ale jeszcze większy. Żeby było jasne. Tam przysporzymy na dole, że wody będzie więcej. Więc też się należy zastanowić, tam musi być odpływ. Nie da rady wodę z góry w jedną albo w drugą stronę, ale musi ona pójdzie prosto, bo ona i tak wypłynie do was do domu. To trzeba to jakoś mądrze rozwiązać. Trzeba byłoby tam w rurę włożyć taką setkę do samej rzeki i przykopać tak, żeby jej nie było widać. Jak ją wykierować? Ją można wykierować w jedną lub w drugą stronę, ale ona musi być w tym miejscu, gdzie jest najniżej koło Zbyluta, bo inaczej to po prostu wypłynie. Patrzcie na jak zachowuje się zalasówka, czyli ten potok od zalasowej na samym skrzyżowaniu, gdzie jest remiza strażacka i gdzie jest ten most główny, co teraz te poręcz remontowały. Zauważcie, że kiedyś w przeszłości zalasówka zakręcała i szła tutaj na Bojana na prawo przez remizę. Jak się zachowała teraz w 2010 roku? Poszła starym torem, spod remizy wzięła autka. Także nie da rady, to, co dziwniejsze, nie dało rady, mimo że jest wyprostowana i tam pamiętacie ten stopień jest i ten most Kozłowskiego, jakby zrobiony i tam by się była woda zmieniła, ona i tak wypłynęła koło Jana i poszła pod remizę. Jan po to był Nepomucen wystawiony, aby chronił przed powodzią. I w tym miejscu, ona setki lat idzie tą stroną. Więc korzystając z tego, żeby zakończyć opowieści, dojdźcie do ładu z sąsiadami przy budowie tej drogi, w jakim sposobem dużym, bardzo dużym rurociągiem, setka to nabite, puścimy tę wodę przez wasze ogrody. Nie da się inaczej. Po moim terenie nie da się, więc trzeba będzie pomyśleć jakąś sprawę. Może może pan Dulik wyrazi zgodę, bo nie zgodził się, bo miał betonować plac, miał tam być piękny plac do pracy, więc może tam będzie. Moi kochani mieszkańcy, wiecie ile tańsze by było nasze życie, gdyby wszyscy myśleli o drugim człowieku? Ile by było tańsze nasze życie, gdyby jeździli ludzie zgodnie z przepisami 50 między 5 a 11, a 60 między 23 a 5. Nie da się, trzeba budować chodniki, bo ludzie jeżdżą po 100 parę kilometrów na godzinę i potem mamy wypadki i nieszczęścia. Gdybyśmy wszyscy przestrzegali prawa i mieli
wgląd w to, że robimy społecznie do drugiego człowieka. Oczywiście, ja nie mówię, że to nie jest, bo w większości przypadków ludzie patrzą, jak rozwiązać problem, a nie jak dopiec drugiemu. Ale tutaj ja się podejmuję, że podejdę tam do tych ludzi i spróbujmy tam znaleźć te rozstrzygnięcie. Bo za każdą ulewą jestem pewien dużą ulegą, że wy będziecie mieć błoto na placach. I to wszystkie trzy domy. No, tym bardziej odwodnienie zrobione, elewacja zrobiona i znowu się człowiek część. Polec i malbo. Wierzę, dziękuję. Została sprawa ten odcinek, ale co jest tego roku do przebrania, tak samo. Drugi rok w gminie było, byliście tyle razy było zgłaszane, nie interesuje nikogo ten ruch. W sprawie z powiatówki. Dziękuję pani wiceburmistrz. Teraz oddaję głos. Odbędę za tam stronę owce. Panu Pawłowi. To jest powiatowa droga. Ja wiem o tym. No to gmina nie może. Ale to, że panu interwencja była. Ale pan wtedy jeżeli była interwencja z gminy do powiatu, to proszę rozliczać powiat. Dobrze, teraz już nie przerywajmy. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja chcę powiedzieć kilka zdań na temat tego, co robi powiat. Oczywiście ten kawałek drogi zgłosimy do dobrania rowu, bo to rozumiem, że rów jest do wybrania, tak? Ja zgłoszony od 2 lat. Jadą cały czas. No to dobrze. Bo się interesuje ten dobry grzyb. Okej. Miałbym wybrany w czerwcu, potem w lipcu, mamy wrzesień. Okej. Okay. Przyjmuję zgłoszenie, będę interweniował, bo rowy są wybierane. Szanowni Państwo, jeździ zakład komunalny, który zarząd dróg powiatowych, który funkcjonuje w starostwie od kilkunastu lat, szanowni Państwo, tylko ja jestem radnym. Ten zakład komunalny po to jest, co mówiła pani burmistrz, tak, że w gminie takiego zakładu nie ma i są trzykrotnie wyższe koszty później w przetargach. My mamy zakład komunalny, który bierze rowy, który remontuje drogi, szanowni Państwo, wykasza, wycina drzewa i oczywiście zdarzy się takie przypadki, że tam kilka metrów rowu gdzieś zostało, być może ktoś zapomniał o tym, ale my to zgłaszamy. Jeżeli przyjeżdża zakład komunalny na teren gminy, ja na każdym zebraniu mówię, że jeżeli robią rowy, to trzeba wyjść do nich też powiedzieć, tak? Że trzeba jeszcze tutaj, ktoś, kto mieszka przy tej drodze. Robili na Lipiu, nie tak? Przyjechali nawet przerwać rowu, to pojechali na Wolę Rzęcińską, bo tam było bliżej. To być może, wie pan, no nie będę się kłócił o ten kawałek, na pewno to zgłoszę, dlatego że jak oni robią gdzieś, trzeba wyjść, powiedzieć, oni mają to wszystko zrobić. Mnie się nie zdarzyło na terenie, to pierwszy przypadek, czy drugi może, że oni pojechali gdzieś, bo mają to wszystko przebrać. Jest nasz zakład komunalny i im nie zależy na tym, czy oni będą brać u pana w Kowalowej, czy będą brać w Woli Rzymińskiej. Oni mają to po kolei wszystko zrobić, ale zgłoszę. Szanowni Państwo, co udało się zrobić do tej pory w tym roku? W tym roku zrobiliśmy drogę z Lubczy do Dzwonowej, całą nakładkę. Most, który leci, przebiega w stronę Kowalów właśnie z Lubczy, tam 200 metrów asfaltu, bardzo zły wyjazd tam był i to zostało uregulowane, jak również most został lekko tam jakoś tam zakonserwowany. Szanowni Państwo, i jeszcze kawałek asfaltu przed kaplicą w Joninach, z uwagi na to, że proboszcz zgłaszał, że rzeczywiście ta woda stała, został ten kawałek poprawiony. Co zrobiliśmy to w ostatnich latach? Oczywiście nie mówię o wycinkach tych drzew, o rowach, o tym wszystkim, bo to na bieżąco jest realizowane, jak również to, że remonter, o którym pani tutaj mówi, burmistrz, że my remontera nie pożyczamy. Szanowni Państwo, mamy 16 gmin, ileś set kilometrów dróg powiatowych w powiatach i ten remonter nie jest w stanie nadążyć naszych dróg remontować. To mamy tylko jednego i robimy wszystko, żeby na bieżąco te dołki łatać, bo wiadomo, dołka nie załatamy. Czy nie zgrzejemy na ciepło tego asfaltu, który pęka, to za rok czasu, czy za 5 miesięcy będziemy mieć dołek taki, że będzie koszt założenia tego dołka drugie tyle, czy 3 razy tyle wyższy. W związku z tym my, szanowni Państwo, uważamy, że to, co możemy zrobić sami w powiecie przez zakład komunalny, to wykonujemy, to jest dużo taniej. Cieszę się, że gmina w końcu doszła do tego, że trzeba zakład komunalny w gminie zrobić, bo to jest podstawa. Zakład komunalny w gminie powinien funkcjonować i powinien te sprawy załatwiać. Szanowni Państwo, co udało się zrobić za 4 lata? Położyliśmy na terenie gminy Ryglice w powiecie tarnowskim około 20 km nakładek asfaltowych z przebudowaniami, z zabezpieczeniem skarb lub rzek. Około 500 000 dołożyliśmy na chodniki, około 400 000 na bieżące utrzymanie, czyli te wycinki, koszenia, wybieranie rowów. Oczywiście odśnieżanie to też około 1 200 000 na samą gminę Ryglice. Takie grubsze rzeczy, tylko mówię, które wykonaliśmy. I to się udało, szanowni Państwo, zrobić. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale rok rocznie powiat po prostu zabiegał o to, ja zabiegałem w powiecie, żeby te inwestycje na gminie były wykonywane. I powiem tak, że jesteśmy na trzecim miejscu z 16 gmin, jest taki ranking zrobiony.
z wykorzystania środków powiatowych, oczywiście z dołożeniem środków unijnych, na trzecim miejscu jesteśmy w powiecie. Czyli uważam, że to jest bardzo wysoka pozycja. Ja się osobiście cieszę, że udało mi się w gminie zrobić tyle, że tą pozycję walczyliśmy, że tak powiem, w pierwszej trójce. Co zostało jeszcze? Bo nie wszystko się udało zrobić. Trzeba powiedzieć prawdę, że nie wszystko się udało zrobić. Nie udało się zrobić tej drogi od was z Kowalów do Jodłowej, tak? I jeszcze kawałek został od Krzyżówki do cmentarza u góry do cmentarza wojennego. Szanowni Państwo, dlaczego się nie udało tego zrobić? Ponieważ jak składaliśmy wnioski, to składaliśmy te ciągi dróg, które były najdłuższe, tak? Gdzie wiadomo, że uzyskamy pieniądze większe, a nie mniejsze. Takim tokiem szliśmy i oczywiście składaliśmy wnioski, ja na początku kiedyś tam w swojej kadencji mówiłem o tym, że będziemy ciągi dróg robić od miasta do tyłu, a nie odwrotnie. Bo jakbyśmy odwrotnie robili, to do Tarnowa byśmy jechali po Żwirze, a tu mielibyśmy asfalt, tak? Zrobiliśmy ciągi od Tarnowa i zostało dokładnie te dwa odcinki, które nie są, gdzie nie ma położonych nakładów. Ale powiem od razu, że tak, oba te odcinki są złożone i po nowym roku, albo jeszcze w tym roku, bo cały czas na powodziówkę z powodziowych środków jeszcze środki są, bo to oszczędności były, być może to się jeszcze uda w tym roku, że będą pieniądze i w przyszłym roku to zrobią, czy w tym, ale na pewno na przyszły rok to będzie zrobione, jest to w priorytecie zarządu powiatu. Przebudowa mostu Zalasowej została. Został projekt napisany, złożony wniosek z dofinansowaniem 90% z budżetu państwa. To jest na Niżne, jak Państwo do Tarnowa jeździcie, ten zakręt taki, tak, z tym mostem. To będzie całkowicie przebudowane. Proszę Państwa, projekt został wykonany na most w Lubczy drewniany. Mamy dwa drewniane mosty, czyli w Lubczy, jak się skręca na Budaki, to jest jeden. On został teraz, mówię, zakonserwowany i tam została położona nakładka. I drugi most mamy w Nadolu, na drodze powiatowej. On musi być wymieniony, ponieważ w związku z tym, że zaoszczono przepisy w stosunku do po tej tragedii we Włoszech, u nas w powiecie też przyszło takie zarządzenie, że wszystkie mosty musimy przeglądnąć i drewniane trzeba wymienić po prostu na betonowe. I usuwisko w Zalasowej, gdzie wszystkie prace są zakończone, Szanowni Państwo, i to jest tak, że to usuwisko się usunęło i trzeba dopełnić wszelkiej procedury, przygotować dokumentację, projekty, badania, żeby to usuwisko można było naprawić. I też ze środków powiatu, bo na usuwisko też 90% daje program, natomiast 10% daje Starostwo Powiatowe i to te rzeczy zostały na przyszły rok i w przyszłym roku na pewno to będzie realizowane, gdyż jest to zapisane. Przygotowane dokumenty, zwracałem się na tej sesji, czy są te rzeczy dopilnowane, o których mówię. Jest zapewnienie starosty, że tak zostało, jest to wpisane, w związku z tym myślę, że się uda je zrealizować. Ja z mojej strony tyle, zapraszam, jeszcze jak na pytania to odpowiem, temat załatwię tego rogu. Natomiast jak Państwo macie jeszcze tematy z rowami, w przyszłym roku na wiosnę będą znowu na gminie Rybice uzupełniać rowy, to proszę mi zgłaszać. Tutaj Państwo przyjeżdżacie, dzwonicie, ja praktycznie interweniuję na każde jedną Waszą interwencję. Natomiast na koniec zapraszam Państwa w niedzielę do Lubczy, ponieważ nie wiem, czy ksiądz głosił na kazanie, czy nie głosił, to nie powtarzam się. Konfederacja Barska, proszę Państwa, Kazimierz Płaski, że tak powiem, no, człowiek, który wiele zrobił dla wolności Stanów Zjednoczonych, on stacjonował w Lubczy na granicy Jodłowej i Lubczy, tam jest krzyż postawiony, tam leży trzech dowódców polskich legionów, tak? Stacjonowali tam kilka miesięcy i w tej chwili, ze względu na to, że to jest rok wolności ogłoszony przez prezydenta, szukali właśnie takich miejsc. Okazało się, że myśmy o tym nie wiedzieli, że tu Płaski stacjonował, tak? I będzie konsul Stanów Zjednoczonych, będzie wojewoda podkarpacki, będzie starosta tarnowski, będzie wiele gości, będzie kompania honorowa Wojska Polskiego, będzie można podhalajczycy, będzie działo rekonstrukcyjne strzelało, także zapraszamy o godzinie w pół do 12 jest msza i później wszyscy dostaną zupę z Lubczykiem, bo promujemy Lubcze jako, że tak powiem, no zupa z Lubczyku, to jest podstawa u nas teraz, tak? Dziękuję serdecznie. Dacie rady. Miło też będzie. Dziękujemy panu Pawłowi. Teraz głos oddaję pani. Ja korzystając z okazji, proszę Państwa, że jest to, no, tak jak dla mnie w tej kadencji ostatnie zebranie miejskie, chciałabym z tego miejsca Państwu przede wszystkim serdecznie podziękować za kilkuletnią tutaj współpracę, za pomoc, jaką tutaj Państwo okazywaliście również mi, za cały ten czasokres, który razem wspólnie spędziliśmy. Zarówno Państwu tutaj obecnemu na sali, jak również tym osobom, którzy nie są dzisiaj obecni, także serdecznie tutaj Państwu jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również tutaj Panu Burmistrzowi, Pani Burmistrz, Pani Sołtys, Panu Radnemu Powiatowemu za współpracę, Panu Dyrektorowi Szkoły i tutaj Gronie Pedagogicznemu, Radzie Rodziców, jak również przedstawicielom tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że mój następca czy następczyni, tego jeszcze
wiemy w niedługim czasie, będzie realizowała te plany, te realizacje, które są tutaj zaplanowane na przyszły rok. Także ja od Ciebie bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękujemy Panie Wójcie. Panie Dyrektorze, chce Pan zabrać głos? Chciałem powiedzieć, że w końcu sfinansowali nasze imię szkoły i chciałem Państwa serdecznie zaprosić na uroczystość nadania imienia w szkole poświęcenia sztandaru odsłonięcia tablicy pamiątkowej 7 października. To jest specjalnie właśnie w niedzielę, żebyśmy wszyscy mieli czas i mogli ten czas poświęcić. 7 października, godzina 14, msza święta w kościele parafialnym w Kowalowej, poświęcenie sztandaru i później uroczyste przejście na teren naszej szkoły, gdzie chęci poświęceni tablicy pamiątkowej, uroczystość nadania imienia i dalsza uroczystość. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam serdecznie. Dziękuję. Teraz proszę o pytania do naszych gości. Tomasz, pytania. Pan Andrzej. Gmina i do Pana Pawła. Jak będziecie po cmentarzach robić asfalt, połączcie z Łotwiny ten kawałek. 3 metry i już parę lat tu jest i przepychacie się. Czy to jest gminne, czy to jest powiatowe i jest nieskończone. Jak idziecie tutaj, proszę to wziąć pod uwagę, dokończyć. Ktoś to musi pójść skończyć. No zostały 3 metry. No właśnie, tu się trzeba dogadać i myśmy się skutowali. My to zgłaszali w kooperacji. My to zgłaszali. Na ostatnim zebraniu, bo przedostatnim była mowa, że burmistrz wspólnie z zarządem dróg ten temat załatwi, tak? Że porozumie, z tego co ja pamiętam, tak? Bo parę rzeczy takich uzgadniamy. Ostatnio na sesji, kiedy uzgodniliśmy na przykład koło przedszkola, że burmistrz załatwi sobie tam koło cmentarza z zarządem, żebym ja się tym nie zajmował. Tak? Ja się tym już później nie zajmuję, tak? Ale jeżeli temat nie jest zrobiony, to jeszcze raz podejmiemy temat. No spróbujcie, to jest to nieładnie jest, jak zostało 3 metry. Ja bym to zrobił. miejsce na dywan. Moglibyśmy interweniować na przykład w tych wodociągach, ponieważ my tu na dole, cały ten kocioł, no to mamy kocioł. Tam jak przyjdzie córka, to jest masakra. I ona jedzie do domu, bo ona nie będzie w takim smrodzie przebywać przecież. Ja to zgłaszam, im przyjeżdżają, puszczają tego kopcia i na tym się ich praca kończy. Ale to nie jest tylko u Pana, bo u nas tam u góry jest tak samo. No to właśnie trzeba coś z tym rozwiązać. Oni traktują nas jak interwencje przyjmują i na tym się kończy. Ma jeszcze jakieś pytania? No pytanie jest tą drogą na rury, czy ja tu położył karmontona, ta droga czy jest karmontona. Cały dział tam ode mnie, do góry pod złotem, chodzi i chodzi tam. Tam nie ma jak przyjechać, tak to jest nieprzyjemne. Jeszcze jedno, most, tu pod panią Herą, pod panią Sołtym jest po prostu... Nie do przyjazdu. Jest taki most, o, pionowy. Opadnięty. To o czym interesuje się. A samochody jadą i no wyzdęku, czy ogina. Nikt to nie patrzy na to, czy jest. Nie, ale ładale załóż, to mogli to podrównać. Tak? Ale właśnie, to skosowałby nawet tym słupo, jak to mówię, na zimę tym asfaltem, tak metr, 2 metry, gdyby to było. Ale to mogli podrównać. Tak głupie te łatanie dziur pod Olka zrobili, dojechali na wiosnę, zrobili te parę dziur, a te dziury, 3 dziury na górę zostały nie załatane, czekały do 2 tygodnie temu zrobić. To jest śnieg. Widzę 4 lata, bo się nic nie robi w Kowalowie. A po jedno tu by się nie dało zrobić kawałek tego asfaltu, kostawu, tu połączyć te 300 metrów Kowierzgata do tego asfaltu. Jakie są kostawy dziury? Takie wyjęcia są. Każdy jeździ. No nie ma... no. I to jest gminna droga, nie powiatowa. Nie, to już było tak, że sam zgłaszamy, powiem, że jeżdżę też tam i jest bardzo samochodem cały czas, to trzeba samochodem dzwonić, bo nie zdążę jechać. Został, bo znajdę na odcinę, to trzeba dzwonić. A jeszcze takie pytanie, a przewóz dzieci na przykład ze szkoły, na przykład, żeby jeszcze po szkole jedzie do góry, ale nie szkoda do 6 tygodni, wcześniej. To nie wiem, czy im się należy dojazd ze szkoły? No to piszę o tym.
Jak będzie wszystko dobrze, to nikt na zebranie nie przyjdzie. Spróbuję odpowiedzieć na te pytania, które Państwo żeście tutaj zadali. Dziękuję też za troskę. Sprawa tego cmentarza wojskowego i na styku droga gminna, droga powiatowa jest o tyle problematyczna, że nie dopilnowano z powiatu, aby rzeczywiście dolać ten kawałek i nawet gdyby to było poza własnością drogi powiatowej, to gmina by była za to zapłaciła. Nie. Wspólnie to musimy zrobić. Nie da się na czymś zrobić. No wiesz pan do pana i zrób sobie kawałek asfaltu. No nie da się. Wspólnie trzeba to zrobić. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża daleko i robi, tylko robi przy okazji. No dlaczego gmina, jak robi drogę gminną, to robi zjazdy mieszkańcom nie na swoim? No bo jest rozsądnie, żeby się nie urywało. Tak jest w projekcie to robi. Żeby wyglądało po ludzku. Tam jest i było to robione chyba z powiatu. Ten zakręt tam jest tak zostawiony, nie, gdzie nie, to jest skończone. No będzie robiony. Powiem tak. To będzie dopiero robił. Co się dogada z gminą? Ja myślę, że tutaj z panem Leszkiem się dogadam. Jakby tylko zadzwonił i powiedział, że jest tam kwestia zrobienia zjazdu, to my w gminie zapłacimy 1000 zł, a w krzyku co nie miałem. Myślę, że gdybym ja robił dojazd do powiatu, to bym zrobił z odpowiatowej drogi, a nie zostawiał, bo to nie moje. To wygląda na administrację złe i gminną i powiatową. To przecież każdy normalny zjadacz chleba nie wie, co robiło. A nie. No. Trzeba zrobić po prostu. Pana droga powiatowa, to te dwa lety to połączone. Bo my takie robimy. Ten zapach, jeżeli chodzi o studzienki kanalizacyjne, to koło pani Osowskiej, tak to chyba tak, najlepsze, tak, bo ona chodziła, nawet dzisiaj nie ma, ale ona to, tak, co roku zgłaszała, oni tam jechali i tam. To jest też takie, powiem szczerze, uczulenie troszeczkę. Ja bardzo proszę, żebyście dopuścili do takiej świadomości, że no, jakby śmierdziała, jakby w ogóle studzienek nie było. Nie? No coś za coś. Ale to w domu strasznie śmierdzi. Ale w domu, jak śmierdzi, to powtarzam, jest źle zrobiona, nie chcę tu... źle zrobiona kanalizacja w domu. Musi być rura ponad do dachu, żeby wyciągła od... albo syfony załóżcie. Załóżcie syfony. Naprawdę nie mam... Przepraszam bardzo, to nie jest jak wodza. Bo my byliśmy sprawdzane mieliśmy w ogóle tą sytuację tam, wszystkie te domy, tak? I okazało się, powiedzieli, przyjechali, jak mi zamontowali syfon, to już o wiele mniej przed studzienką syfon, bo tak to połączyli. Ja tego nie podłączałam, tylko mi firma podłączała, która się tym zajmuje, z tego zapłaciliśmy do rzeczy, nie żeśmy robili sami. A w domu, kiedy wcześniej mieliśmy te studzienki, nie śmierdziało, a nagle po podłączeniu śmierdzi, no to co, to coś nie jest tak. Wpuszczali nam do jakiegoś tego śmierdziucha, no i okazało się, że w domu jest wszystko okej, nie tylko u nas, bo u pani Osowskiej, i tak dalej, u pani Wyszkowskiej. I okazało się, że coś tam jest źle zrobione, że jak pchają to wszystko od strony Lubczy, to podobno, że po prostu te pompy nie nadążają, tak? I one jak zaczną gdzieś się tam zakotuje, jak puszczą, to wtedy to śmierdzi. To nie śmierdzi non stop, ale jest taki moment, że to jest nie do wytrzymania. Pompy w tych pompowniach są uruchomione, jeżeli się studzienka wypełni. Być może, że są stare ścieki i to powoduje, że ten strój jest większy. Spróbuję jeszcze raz rozmawiać z panem prezesem, bo ten temat za każdym razem po zebraniu w Kowalowej ja dzwonię do prezesa. I on mówi tak, przyjadą nasi, przepukają rury. I tak się rozmowa kończy, po czym za pół roku się z wami spotykam i mówię, trasowa sytuacja. Dżunka jest w Zarasowie, kiedyś tam byłem, mieszkań. Koło niej jest zaraz tam przepompowa. I my, co tak śmierdzi, wysiadamy z auta. My w koło, na podwórzu i w domu to samo. To samo jest i tam. No trzeba nie później działać. To jest, a jeszcze Kowalowy też nisko położony. No, ja mam pytanie, no też
też jak idziecie przez miasto, czy to Tarnów, czy jakiekolwiek, to jak się przechodzi po prostu dzięki na miejscu. Ale to dużo warunki atmosferyczne. Jak dużo warunki atmosferyczne. Zmiana pogody to wtedy się... Ja powiem tak, że ja mam dwie spółdzielki, jeżeli chodzi o doprowadzenie kanalizacyjne. Jedną tą moją blisko domu, to ja wiem, w którym miejscu jest i jest darnią przykryta. I w domu mi nie śmierdzi, a przecież mam na górce, także powinno ciągnąć od tego. Nie śmierdzi, chyba że żebym się przyzwyczaił. Druga, trzecia sprawa to jest droga na górę pana pod Słotę, koło Złotnika, nie? Tak. Przejadę tam zaraz po zebraniu. Muszę to zobaczyć, jak to zrobić. Miałem jechać tamtędy, bo miałem chwilę czasu po Jońskim, bo nie byłem tam dawno. Wiem, że zdaje się, czy to po pani Górka kupił ktoś? Aha, i mieszka. Tam jeszcze mam takie zaległości do pana Bochenka, który tam też ma kłopot wjechania. Pojadę w te trzy miejsca od razu po zebraniu. Jeżeli będzie wydarzenie takie, na które nie mamy wpływu, czyli jakieś oberwanie chmury, to jeszcze pogorszy stan, będziemy próbować to zgłosić i tak jak pani burmistrz wcześniej mówiła, takie rzeczy trzeba pilnować i potem zrobić dokumentację i przejeżdżają z województwa i sprawdzają, czy rzeczywiście ta droga została zniszczona. I kiedy my podajemy tą drogę na górę i oni przyjeżdżają, mówią, no troszeczkę chcecie chyba naciągnąć. Dlatego ona nie została wpisana, ale być może, że teraz... Ale być może, że teraz jest coraz gorzej i że ten stan się pogarsza, w związku z powyższym następnym razem no, może... ostatniej powoli to też chyba wszystko by było tak, coś nie wie, nie? Bo tam woda wybrała, takie są wyprówne, tylko jak fosy robili, to zasypali to ładnie, tego, ale jest uszkodzona cały czas, tam pod Kopisiowskiego jest tak samo kupy teraz się wydane. No nie są to, drogi dobre w utrzymaniu, bo są na zboczach gór i też na północnym i one będą ulegać uszkodzeń przy obfitych opadach, ale myślę, że będziemy to monitorować. Tam pewnie następna sprawa, dowóz dzieci odbywa się, każde dziecko, które jest w wieku od jedynka do trójki jest 3 km, jeżeli jest, obowiązuje dowóz, jeżeli jest od czwartej klasy dowóz obowiązuje ponad 4 km, ale my tam robimy dowóz. Więc... Ale ja chodzi o sytuację, może ja powiem. Bardzo w sumie u nas piątki dzieci przysługuje to dowóz. To jest z klasy 1-3, bodajże to jest 4 osoby i jedna osoba z klasy 4, to jest zresztą pani z tym przybędą. Nawet jest taka praktyczna sytuacja, że córce w klasie 4 przysługuje dowóz, a synowi w klasie 5 już nie przysługuje dowóz. No, odwrotnie, prawda? Ale w każdym razie taka sytuacja jest. Ale koniec końców. Młodszym dzieciom przysługują te dowozy i młodsze dzieci kończą klasę 4, ma najdłużej 6 lekcji, to jest godzina 13:30. I udało się zorganizować ten dowóz tak, że bus, który ich odwozi, wyjeżdża od nas 13:45, tak, żeby te dzieci nie musiały czekać godzinę. I tak to jest zorganizowane. Natomiast dzieciom starszym ustawodawca nie przysługuje ten dowóz i kierowca tak naprawdę weźmie ich albo nie weźmie. Powiem tak, póki mamy możliwość i startuje na przetargu człowiek, który dowozi nam dzieci rozsądny, to bierze wszystkie dzieci. I tak się to będzie odbywało, bo czasem jest tak, że przepisy nie nadążają za życiem. No trudno, żeby 10-miesięczna różnica wieku, 10 miesięcy, też szło piechotą, a już przeszkadzało. Nie, myślę, że nie dajmy się zwariować, choć myślę, że też na pewno, gdyby ono było samo, to by nie jeździł samo. Natomiast jak bierze, to bierze. Marcinek bierze. Tak, to coś bardzo. Nie, tutaj panu chodzi o coś innego.
że mamy odwóz 13.45, a dzieci te starsze kończą 14.25. No to trzeba zrobić świetlicę do tych, żeby zaczekały. To by rok tak ale... I wtedy przesunąć busa na te dzieci młodsze czekają. To jest organizacja między dyrekcją a tym. Myślę, że tutaj też przyjęliście. Bo młodsze dzieci w tym wypadku, na przykład w czwartek, mają 3 godziny, czekałyby 4 godziny w świetlicy. Nie, pamiętam właśnie tam pamiętam w tamtym roku taką sytuację. Taką sytuację tam roku pamiętam. Mój syn miał 3 razy w tygodniu 4 lekcje, kończył o 11:30, bus był 14:30. Jemu przysługiwał bus i czekał, albo musiał czekać 3 godziny,